Siemanko, cześć, witajcie w kolejnych autodetalingowych testach. Dzisiaj testujemy, właściwie tak jak widzicie, nie no, w rzeczywistości jest to długo oczekiwany odcinek. Czyli chińska powłoka ceramiczna, moi drodzy. Około 8 dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki, to niech będzie 30 zł, tak? Średnio 30 zł. Co mamy w zestawie? Chińską powłokę na ile tu jest mililitrów? 30 ml plus dwie ściereczki i aplikator. Wysyłka wliczona w cenę produktu. Dodatkowo dostaliśmy taką wizytówkę, instrukcję po angielsku oczywiście, ale jest napisane tutaj, że produkt jest na jakiejś bazie High Purity Nanotechnology, czyli jakiś po prostu związków. To jest płynny silikon i tak dalej, i coś tam o twardnięciu powłoki i tak dalej. Ale nie mamy tutaj żadnego stwierdzenia, w jakim czasie mamy docierać powłokę, więc zrobimy to standardowo, tak jak w przypadku Gravona, od 1 do 2 minut przy 20 stopniach, które tutaj mamy. I moi drodzy, sprawdźmy jeszcze zapach komisyjny. Oby nie było za mdłe. Miętowo. Pachnie miętowo. Troszkę inaczej jak Gravon, ale to jest taki, to są takie podobne zapachy rozpuszczalnikowo. Rozpuszczalnikowo jakie? Alkoholowe. Przejdźmy zatem do aplikacji. Na tej masce będziemy ładować cały czas Gravona i ta maska zostaje dla Gravona, ale reszta samochodu zostaje dla naszej chińskiej powłoki. Nałożymy dwie warstwy w odstępach godzinnych, a potem zostawimy auto do wyschnięcia na kilka, kilkanaście godzin, tak aby ta powłoka nie miała kontaktu z wodą i mogła spokojnie się utwardzić. Przechodzimy już do nałożenia powłoki, ale pamiętajcie, żeby wcześniej przygotować odpowiednio lakier, wyglinkować, odsmolić, deironizer. To wszystko musi być użyte. Dodatkowo, jeżeli jest porysowany, musi być wypolerowany, tak aby było co zabezpieczyć i zabezpieczyć ten prawdziwy połysk i efekt, a nie przykrywać warstwą ceramiki i porysowanego lakieru. Dlatego, że to się mija z celem i duchem autodetalingu. Chociażby. Co? Czas na aplikację w takim razie. Zapraszam na timelapse. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. A więc, moi drodzy, pierwszą warstwę naszej powłoki chińskiej mamy już nałożoną. Teraz przechodzimy do nałożenia drugiej warstwy. Odczekaliśmy około godziny czasu, tak aby mogła się utwardzić ta wcześniejsza warstwa. Zrobiliśmy tak samo jak w instrukcji, którą mieliśmy w przypadku Gravonu. Tutaj nie było jasnych wytycznych, więc zrobiliśmy to zgodnie po prostu z jakąś tam logiką i z metodologią nakładania powłok ceramicznych. Joke, but I ain't joking around, I'm trying to give you all hope that you can do it.
Moi drodzy, jesteśmy już po nałożeniu powłoki chińskiej, ceramicznej, kwarcowej, jakbyśmy tego nie nazywali. Powłoka pachniała bardzo podobnie. To jest wszystko na zapachu, opiera się rozpuszczalnika, alkoholu. Nakładało się ją standardowo, tak jak powłokę ceramiczną, kwarcową. Po prostu bardzo, bardzo płynne, transparentne coś, tak? Dajemy na aplikator, nakładamy na samochód, docieramy za jakiś czas i powtarzamy to na każdym elemencie kolejny raz. Nie mieliśmy problemu z aplikacją jakąkolwiek, nie było problemów z tym, że za szybko wysychało i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy nakładać dosyć dużymi partiami. Dwie osoby, bardzo fajne jest to rozwiązanie, optymalne. Jedna osoba nakłada, druga zaraz dociera. Więc naprawdę dzisiaj ta praca z tą powłoką była bardzo sprawna. Czy mogę Wam ją polecić? Nie wiem, poczekajmy do rana, zobaczmy jak ta powłoka się utwardzi, sprawdźmy jej efekt hydrofobowości. No i oczywiście ważne jest, ile czasu ona wytrzyma na naszym lakierze. Ale nawet jeżeli wytrzyma 6 miesięcy, to powiem szczerze, że przy tej cenie 8 dolarów to jest naprawdę dobry deal. Mordeczki, odczekaliśmy 8-9 godzin i sprawdzamy, jak wygląda teraz nasza powłoka chińska, jak będzie odpychać wodę. Miejmy nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Mamy tutaj mega płaski element. Chodźcie, zobaczcie jeszcze, jak będzie odprowadzać na boku samochodu. Drodzy, dla mnie efekt jest naprawdę dobry, tylko trzeba pamiętać, że dokładnie ten sam efekt możemy uzyskać w czasie woskowania. Tutaj chodzi o powłokę permanentną, nie tylko o hydrofobizację, ale również o permanentną ochronę lakieru, czyli naprawdę taką warstwę, która ochroni przed delikatnymi zarysowaniami i pomoże w utrzymaniu jej w jak najlepszej kondycji. Moi drodzy, najważniejsze teraz jest to, aby poczekać i zobaczyć, ile czasu ten efekt będzie utrzymywał się na tym samochodzie. Wtedy będziemy ocenić, na ile ta powłoka jest poważnym produktem. Tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia do kolejnych odcinków, wciśnijcie łapkę, dzwoneczek, subskrypcję, zostawcie komentarz i sprawdźcie nasze social media. Na razie, cześć!